Witam Was serdecznie w poradniku, który myślę będzie bardzo przydatny, zwłaszcza dla osób, które przenosiły się z jednej platformy na drugą. Otóż dzisiaj powiem Wam, jak przenieść Wasze kredyty z dowolnych platform. No więc punktem numer jeden jest połączenie kont. Myślę, że to już macie zrobione Wy w większości. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to dam w opisie link do stronki, gdzie to możecie zrobić. Mam nadzieję, że to nie będzie stanowiło problemu, bo jeżeli będzie stanowiło problem, to będę musiał nagrać jeszcze jeden poradnik. Dzisiaj szkoda na to czasu. No więc przejdźmy do sedna. Na ogół przedmioty, które zakupiliście albo zdobyliście na danej platformie, możecie tylko i wyłącznie wymieniać pomiędzy innymi graczami z tej samej platformy. Natomiast pewnie jest to błąd albo coś, czego nie przewidzieli twórcy gry. Otóż można przenosić itemki, które nie zostały trafione ze skrzynki, ale ze dropów pomeczowych. Takimi przedmiotami jest na przykład Octan, który jest myślę bardzo dobrym przykładem, ponieważ w zależności od koloru ma on naprawdę wielkie dysproporcje cenowe, dlatego można przenieść zarówno małe kwoty, jak i te większe. Aby zobaczyć, czy wasz przedmiot się nadaje do przenoszenia, musicie otworzyć jego większe właściwości i zobaczyć, czy nie jest z jakiejś skrzynki, czy też z jakiejś serii. Jeżeli nie jest, jeżeli tutaj co macie na ekranie napisane widnieje taki sam obrazek, jaki teraz się pokazuje, to ten przedmiot można bez problemu przenieść na inną platformę oraz go tam sprzedać. Proponuję wam szukać przedmiotów, które mają albo bardzo zbliżone do siebie ceny na każdej platformie, albo nawet wyższą cenę na platformie, ze której chcecie przenieść, ponieważ zwyczajnie jest to najbardziej opłacalne. Od siebie mogę dodać, że takimi przedmiotami, które można przenosić, jest właśnie m.in. malowany Octan oraz opony Veloce. Nie będę tutaj podawał dokładnie jednego przykładu, bo może to zaburzyć rynek, no a tego nie chcemy. Ale jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, to może mi zadać pytanie czy to w komentarzu, czy na Discordzie i postaram się pomóc zobaczyć, czy dany przedmiot się nadaje. Mam nadzieję, że przyda się Wam nasz dzisiejszy myk oraz, że przeniesiecie jak najwięcej swoich kredytów, no i przede wszystkim, że jeszcze to nie zostało zablokowane w momencie, kiedy to oglądacie, bo jeżeli zostało zablokowane, no to trochę słabo. A to by było już tyle w zasadzie w tym odcinku. Na koniec mogę jedynie powiedzieć, że jeżeli chcecie, to możecie wpisać w sklepie kod EDEK oraz zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Elo, elo.